Yo, z tej strony Burige, witam w League of Legends, jesteśmy na Aramie ponownie, bo ostatnio, no mówię wam, ta Arama się świetnie gra, zapełniłem w ogóle całą listę gier z zwycięstwami na ramach, jest mój osobisty sukces, same zwycięstwa od góry do dołu, jestem zarąbisty, wiem. Oczywiście potem zagrałem dwa rankedy, jeden wygrałem, drugi przegrałem, więc przestało być tak fajnie, ale mniejsza. No, taki mi się podoba, gram Garenem. Czy jest to dobra postać na Arama? Polenizowałbym. Nie jest najlepsza, ale gram pod tanka, mam tutaj czterech ludzi atakujących na dystans, więc powinno być nieźle. Więc robię się po prostu full tanka, czego nie przeładam tak grać Garenem, ale akurat na ramie tutaj w tym wypadku to może być dobre. I staram się zabijać przeciwników, ich blokować i w ogóle i... Ogólnie oni też mają bardzo dobry team, mają Gragasa, Galio, Zyre, Chanzaire, Morgane i Nasusa. Więc ich ich team też onicycki, ale mniejsza, poradzimy sobie. Nie takie rzeczy w wojsku się robiło. Szczególnie ja jestem tutaj ogarnięty w Aramach po tych 50 rundach, które przegrałem ostatnio. Oni prawie mi zadają obrażenia. Nasus będzie mi tutaj pasywkę dezaktywował co chwila. Nie dam się zabić, jestem Garenem. Całą demacji. No i świetnie, pierwsza krew już dla nas. Oczywiście tylko i wyłącznie dzięki mnie. Tutaj nie ma tego żadnych wątpliwości nikt. Niech trochę mnie zregeneruje pasywa, może ja się zaopatrzę w apteczkę. Nie ma apteczki, to się w nią nie zaopatrzę. Trzeba tutaj ich atakować, niech oni sobie nie myślą, że mogą sobie skarbnie tutaj chodzić i żyć. Aczkolwiek, dobra, healnę was w ten sposób, ziomeczki, i idziemy walczyć. Gragas to jest fajna postać na Arama, bo fajny champion, wali tymi beczkami na wszystkie strony i ciska dużo obrażenia. Chociaż mamy 4, najfajniej mi się chyba grało na Aramie Cho'Gathem. Ten szaleniec wali tym swoim Q na wszystkie strony, te takie wychodzące z ziemi kolce. Naprawdę sadzi niesamowite obrażenia, do tego jest dość tankowaty jak na APK. I ma uciszenie, to jest dobry rzecz. Tylko oczywiście jeśli chcemy użyć uciszenia, trzeba trochę bliżej podejść. To jest już dość dangerous, ale mniejsza. Postanowiłem, że będę maksować W na start, będę się w nich wbijać, bo to zmniejsza obrażenia o 30%. A jak je wymaksuję, to będzie dłużej trwało. I w sumie nieźle wygląda. Teraz trwa 3 sekundy, pod koniec będzie trwało 6 sekund, czyli 6 sekund 30% mi obrażenia we mnie wbija, więc bardzo fajna rzecz. No robię się pod tanka, więc najpierw idzie... W sumie źle zrobiłem, bo chyba tak, Sunfire'a chciałem złożyć. Złożę najpierw tego. Jak to się nazywa? Oblicze ducha, tak zwane po polsku. Nie wiem jak po angielsku to się nazywa dokładnie. Ale to mi dużo daje regeneracji zdrowia, trochę życia i... odporności na magię bardzo dużo. Dobra, ja chyba... A nie, nie, padłem, dzięki. Ktoś mnie uleczył, bardzo miło z jego strony. Oj, ja się teraz healnę tam. Czy ty wolisz lane? Dobra. Może Draven. Może ja? Niech będę ja. Teraz już 4 sekundy. Taki... odporności na ciosy. To dość dużo moim zdaniem. Można wbić, zaatakować i wyjść z walki przy okazji zgarniając na siebie agro, kiedy nasi... jak to? Rężowcy czy tam... walczący na odległość będą zadawali dużo wrażenia. No, Nasusowi chyba się nie chce grać za bardzo. Ja z nie żyję. Oblicze ducha, jest. Tak, potrzebuję tego na pewno. Czy mogę jakieś buty sobie kupić? Nie mogę. Czy mogę kupić to? Nie mogę. Ale poczekam kilka sekund, okej. Mam już 123 odporności na magii, plus 30% jeszcze będę odporny. Będzie dobrze. Już w tym momencie 55% mi obrażeń magicznych, więc mogę wbijać się, walczyć i tak dalej. Widzieliście, ich obrażenia nie są w stanie mnie przestraszyć, bo jestem już tankowaty.
Jestem po prostu tankiem. Znaczy oni mają głównie magów, to łatwo mi się... Łatwo te ataki odpierać, ponieważ mogę złożyć po prostu wszystko pod odporności. Nie muszę się bawić w pancerze i tak dalej. Tu się teraz padam. Zagadałem się. Ulti Dravena, fajna rzecz. Ciekawostką jest, ostatnio się dowiedziałem, jeśli chodzi o te ulti lecące przez całą mapę, czyli załóżmy jest Jinx, Draven, Ezreal i Ashe. To najszybciej lecące ulti to jest Jinx, potem na drugim miejscu jest i Ezreal i Draven właśnie, a na końcu jest ulti Ashe, które leci najwolniej z tych lecących przez całą mapę. Słuchajcie, moc Garena! Ach, ulti mam, zapomniałem, mogłem zabić. Kurczę, zlamiłem. Trochę sfailiłem, przyznaję się do błędu. Kogoś tu by tą zdjął. Niech będzie dwa. Okej, okay, jest po Galio. Planowałem zdjąć Zaire, ale już był blisko, więc... On oberwał. A to Zaire ma niesamowity zasięg. Jeszcze stawia te swoje roślinki, które też biją na odległość i jest silnym przeciwnikiem na Rama. Do tego ma fajne ulti. Ja nie mam obrażeń, bo głównie skupiam się na blokowaniu ataków przeciwników. W sumie jest nieźle. Przydałoby się, żeby moja pasywa trochę mi pomogła i ona już leczy. No nieźle, ale nadal mogło być lepiej. Dużo lepiej. Dobra, kogoś tu zaatakowałbym. Spoko ziomki, radzę sobie. Takie rzeczy w wojsku się robiło. Przetrwałem to. Choć było ciężko. Oj, było blisko. No Ezreal trochę głupio to zrobił. Chyba nie patrzył na swój stan zdrowia. Vayne też postanowiła stać w miejscu. No i nie żyje. Świetnie. Ja się nawet po co wbijać, ponieważ nawet właśnie wsadzą mi obrażenia i ja jestem martwy za chwileczkę. 69 zdrowia to jest nic. O, healnę się. Trochę ich odstraszyłem, żeby nie bili wieży. Dobra, byle z dala od beczki. Grałem Galio właśnie na ramię po raz pierwszy i w sumie nawet fajnie mi się grało. Ale też nie ogarniałem go za dobrze. Ty walisz AD, AP. Ciekawe. Minęła mnie klatka Morgany, bo byłbym już pewnie martwy. Przeżyję. Mam dość dużo odporności i ciosy naprawdę nie robią na mnie wrażenia. Chociaż mając Vayne up, będzie ciężko. Ach, myślałem, że to może przeżyje jakoś, ale nie udało się. Teraz tak. I z tego chcę budować to. Nie, naprawdę ciężko będzie grać z jednym awkiem. Szczególnie, że Vayne jest... A, już gra, to dobrze. To jeszcze da się to wygrać. Ale no, bez sensu. Jak ich tu dogonić?
Kurczę, tak blisko! Czemu to ulti nie chciało wejść? Kurczę. Nie rozumiem tego. Klikałem 1000 razy, była w zasięgu, jestem pewny. Bez sensu. Co, jaką ta ma pasywną umiejętność? Aha, fajne. Jeszcze ulepsza moje leczenie się, świetnie. Tak, to dobrze poszło. No jest. Co, ja go nie zabiłem? Ja pierdzielę. A miałem nadzieję na jakiś hajs. Szczególnie, że to koniec serii był. Ale biednie. Dobra, czas się zrewanżować za wieżą, którą nam zniszczyli. Może być dość trudne. Kurczę, szkoda, że jestem jedynym niewalczącym na dystans. Ja najgorzej z zabójstwami. No jeszcze teraz to w ogóle damage'a nie robię pod tego tanka. Dobra, w takim razie grunt, żeby oni zabijali. Ja to jestem 100% tank support. Zero zabijania. Chyba może ulti mi wejdzie dobrze, to wtedy nadgarenem mi się zabić. Ach, w lewo trochę trzeba było. Chociaż może się nie dało już. Tego teraz nie kupię, więc lecę po prostu do walki. Mając dużo już odporności, może mogę złożyć coś na atak. Co by mi się przydało. Nasus zapomniał się poruszać. Oczywiście nie mogę nic zabić. Przy nich to ja w ogóle nie mam obrażeń. Grunt, żeby oni się na mnie skupiali, wtedy moi tam pomocnicy mogą ich powybijać z łatwością. Ojojoj, będzie ciężko, jestem martwy. No i moi ludzie też. Chyba, że Vayne. Ale czemu go? Anivia, 2-2. Ezreal, super. Draven, nieźle. No, Vayne tak średnio. Zginęła. No szkoda. Z tego, co mogę złożyć ciekawego. Kurczę, może to złożę rzeczywiście. Trochę damage'a i życia zawsze chętnie przyjmę. Czekać? Nie, nie czekam. Lecę do walki. Lubię tę mapę, jest najlepiej zrobiona ze wszystkich map w LoLu. Najbardziej szczegółowo i dokładnie. Zresztą muzyka świetna, przegrywana i też. Już myślałem, że znowu ulti zmarnowałem i nic nie zrobiłem. A na szczęście nie zdążyłem skastować. No świetnie, no nic mi nie dało zabić. Ale on jest już mój. Dokładnie. Report Nasus.
Pobiliśmy ładnie z Zyra, jak tylko zdążyła podejść. Miło. A teraz czas się ewakuować trochę. Posłaniam Anivię, ponieważ to ona tutaj robi obrażenia, nie ja, jestem tylko tankiem. Chociaż może coś tam bije nawet. 250 na sekundę z tego. Oczywiście dochodzą do tego ich pancerz i tak dalej. Ale coś tam chyba mogę uderzyć. Spowalnianie Garena nie ma większego sensu, ponieważ Q mnie wyrzuca. Znaczy, Q wyłącza wszystkie działające na mnie efekty spowolnienia. Nawet jeśli rzucą na mnie wyczerpanie czy egzosta, ten summoner skill, to ja mogę z tego wyjść. Znaczy niby to na mnie działa, ale biegnę jak opętany dalej. Świetnie, nałem się, wszedłem w każdy skill przeciwników. Dobra. Tak i tak. Trochę głupio to zrobiłem, ale już nie miałem innego wyjścia w sumie. Anivia, masz jajko? Masz. Oj, świetnie. Tego się chyba nie spodziewałeś, co nie, chłopie? Ja z Rally teraz powybija? Chyba nie. Czas, żebym tam doszedł. Trochę ich... przetrzebić ich szeregi. Mam ulti, więc nie powinno być źle. O, to źle rozegrałaś. Ty też. Dame. Dwa trupy szybko zgarnąłem, jeśli zgarnąłem, bo chyba zgarnąłem, nie wiem czy ktoś mi przypadkiem nie zabrał. Bo tak też się zdarza. Trzydzieści procent mi obrażę, nic mi nie zrobicie. 30? Dobrze mówię? 30. Draven, nie rób tak. To głupie. No ja też jestem martwy. Chociaż ma jakieś szanse, mam chyba. Mam. To był fart, ale okej. Nie narzekam. Przeciwnik pokonany. Jest i Ezra, ale on to sadzi takie obrażenia, że oni przed nim uciekają natychmiast. Nie dam się zabić. No może i dam. Zaraz umrę, zginę, czy cokolwiek. Ty się leczę, nie wiem, rzeczywiście, to jest lepszy pomysł. Oj, zabiłem. Z tym ultaczem, za szybko. Przeciwnik pokonany. Okej, co jeszcze mogę zrobić? Mam dużo tego, mam dużo zdrowia, może jednak Infinity? Trochę damage'a. Damage jest zawsze dobra rzecz. Unicestwieni. O, fajnie, unicestwili nasz, super po prostu. Chyba będzie damage. Bo tu nie ma Warmoga, tak bym założył Warmoga, na więcej zdrowia, ale... Nie ma go na ramię, niestety. A to rzucanie odporności na magię to jest żart jakiś tej Morgany. O, udało mi się. Miło. Dobra, robię cokolwiek.
głupio rzuca ta Niwia to ulti. Ulti na Niwi trzeba stać, a Niwią wtedy one dłużej działa. Tak długo jak stoicie tak i macie manę, tak długo ono będzie działało i zadawało naprawdę dużo obrażenia. A takie rzucenie na sekundę to nie widzę w tym sensu żadnego. Okej, od tych właśnie teraz walk będzie zależał wynik tej rundy, więc lepiej nie przegrać. Tak, wyeliminuję. No bez jajec. Jesteś moja. Okej, panowie. Ach, kurczę. Nasus się obudził. I zaczął bić wszystkich. Nasus to jest taka siła, że to nie dziwne. Oj, ale chyba Nasus koniec serii ma. Dokładnie. Dużo życia mam, jest niedługo dużo obrażeń, będzie nieźle. Jeszcze ich trochę poddenerwuję. Co ma Draven takiego, że coś dziwnego się tak na nim zasieciło? Nie kojarzę. No i kurczę, przydałoby się buty przyspieszenia. Tak to mi ich gonił, a tak to nie mam szans. Nie bijcie na Susa, to na bez sensu. Chociaż jak tak szybko go wybijacie, to może i ma sens. Ole, co zrobił Gali, ja pierdzielę. Niesamowite. Trzy trupy, jeden z killem. Mógłbyś go zabić chyba, wiesz? Chyba to zrobisz właśnie. No dokładnie. A nie, miał barierkę. No właśnie. Możemy jeszcze wygrać. Właściwie to po tej walce można było. Znaczy nie wiem, chyba byśmy tak szybko nie spuszowali. Ale szanse na zwycięstwo są. To jest jednak Aram, tu nigdy nie należy tracić nadziei. Dobra. Daj. Ale to zrobił, pięknie. Zdaniłem. Coś tak słabo dzisiaj gram, trzeba przyznać, że poziomu nie prezentuję wysokiego. Oj, uważajcie, to ultima może... właśnie. Ty masz 306 HP i bijesz takie obrażenia? Serio? Tam Vayne próbuje ich powybijać. Jesteś trochę za blisko jednak, dokładnie. A ty jesteś mój. A nie, ty tak uciekasz, że sorry. Chociaż może. No nie, no rzucasz sobie ten... to swoje tornado i przyspieszasz drogę. Ulti, znaczy El Garena wygląda na tej skórce przekozacko. Chyba nigdy nie przestanę się jarać. Zresztą multi też. Wiem, że W wygląda na podstawce zrobiście teraz, jak zrobili tego remake'a Garena i na podstawie zaczynają mu się tak błyszczeć na ramienniki. Zrobi się to wygląda moim zdaniem.
Są wszyscy, są. Można rozpocząć walkę. Taki jest mój cel. Ojej, jest martwy już. Czy moi mogą ich zgładzić? Mogą chyba. Ale będę mieli choroby. No i ona już nie żyje. Słabo. Chyba tego nie wygramy. Chociaż w killach jest mniej więcej zbliżona ilość. Ale popchnęli nas dużo bardziej. Dobra, jeszcze większe obrażenia, to już 45 AD więcej, to jest dość dużo. No i coś mi nie wchodzą te obrażenia. Ile to masz pancerza, Galio? 161, to pozdrowienia, to jest ich tank. Dobra. No ale i tak, w tamtych mogę, tych nietankowatych mogę bijać. Typu Zyra, czy właśnie Morgana. No engage'uję, zaczynam te walki, ale to gówno daje. Jak jestem po chwili martwy. Okej, to już koniec. Podać się nigdy, never surrender. Można to przegrać, ale nie przez poddanie się, bo to jest jakaś bieda. Poddawanie się jest dla słabych. Smutne życie. Teraz pęta Kilgarena. GG. No dobra, tutaj wam podziękuję. Z tego miejsca serdecznie zapraszam na kolejne odcinki z League of Legends lub innych projektów na moim kanale. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!